W meczu siódmej kolejki Chris Paul pierwszej ligi zespół Exact Systems Norwid Częstochowa pokonał Lechię Tomaszów Mazowiecki 3-2. To była okazja do rehabilitacji za wcześniejsze 3 porażki. Choć goście zajmowali o wiele wyższe miejsce w tabeli, ich dobra passa została przerwana. Zawodnicy Norwida po emocjonującym ponad dwugodzinnym spotkaniu pokonali Lechię Tomaszów Mazowiecki 3-2. Ta grupa fajnie pracuje, to podkreślam na każdym kroku. To są fajni ludzie, uwielbiam z nimi pracować i fajnie, że są zmiany. Jak wrócimy, wyjdziemy z kontuzji, część jeszcze zawodników wypocznie i myślę, że będzie dobrze. Po wygraniu pierwszego seta wydawało się, że zwycięstwo będzie łatwiejsze. Jednak w drugim i trzecim secie to przeciwnicy z Tomaszowa Mazowieckiego okazali się lepsi. Dopingowani przez fanów wygrali ze znaczącą przewagą. Myślę, że mieliśmy szansę na 3 punkty, natomiast uważam, że podział punktów w tym meczu jest sprawiedliwy, bo Lechia naprawdę dobrze zagrała. W środę przed Norwidem kolejne wyzwanie, mecz z Siedlcami i rywalizacja o Puchar Polski.